Kibice Krakowi pokazali dziś, że chcą i potrafią pomagać. Na mecz Pasów z Koroną Kielce przynieśli środki czystości, które dla dzieci z ubogich rodzin zbiera Stowarzyszenie Piękne Anioły. Wioletta Bratuń. Po raz pierwszy kartony Stowarzyszenia Piękne Anioły stanęły przed stadionem Krakowi. Kibice reagowali prawidłowo i pokazali, że mają dobre serce i potrafią się dzielić. Łatwo było przekonać tutaj klub, żeby się włączył w tą akcję. No myślę, że zarówno i klubowi, i nam zależy, żeby gdzieś pokazywać, że do takich akcji się włączają różni ludzie. Różni ludzie w różnym wieku tuż przed meczem ofiarowali dzieciom środki higieniczne, które w ubogich rodzinach są na ostatnim miejscu na liście zakupów. Od 59 lat kibic Krakowi. Bo już taki malutki jak z mamą. Kibice to nie są kibole tylko. To akurat córka mnie zmobilizowała, córka dała ze swojej skarbonki pieniądze. Jest rewelacja. Zawsze chętnie w takich akcjach bierzemy udział. Piękne Anioły zbierają środki czystości do końca maja. W ten weekend będą także na krakowskim motoshow. Zaangażowaliśmy chłopaków na ścigaczach, drifterów, żeby wspierali i propagowali właśnie akcję pomagania dzieciom najuboższym. Specjalny pokaz motorowy odbędzie się w niedzielę między 12 a 15 w centrum targowym przy ulicy Galicyjskiej w Krakowie. Wioletta Bratuń, Kronika.